Cześć. Cześć, może się dzisiaj uda bez różnych technicznych rzeczy, chociaż ja nie sądzę, podejrzewam, że... Wiesz co, przepraszam cię. Muszę zejść na dół o telewizję poprosić jeszcze. Dobra, to poczekaj, no spokojnie. Nagrywanie rezumowało się chyba, bo jest lampka, dobra. No to jeszcze raz w takim razie. Cześć, witajcie. Witajcie. Może się uda bez technicznych różnych rzeczy, chociaż nie sądzę, bo internet też dzisiaj jest niespokojny. No zawsze. To może to dlatego, że ciebie tak dobrze widać, bo ciebie widać w bardzo wysokiej rozdzielczości. Może z tym jest. Wiesz co, bo ja siedzę blisko repeatera w tej chwili, ale no musiałem, będzie straszne echo, bo musiałem iść do salonu, bo dziecko niestety ma lekcję, no albo stety ma lekcję online, więc no tak, są rzeczy ważne i ważniejsze. Tatuś musiał się wynieść z pokoju dziecięcego. No ale cóż, może dzięki temu trochę lepiej mnie za to widać, chociaż nie ma co oglądać, no ale już. No dzieje się w tym tygodniu, bo było sporo polskich premier, ale nie wiem, zacznijmy od Polski, czy jedziemy międzynarodowo na początek, jak wolisz? Wiesz co, nie, ja myślę, że pojedziemy najpierw po urządzeniach nowych, które się pojawiły, nie nowych, ale urządzeniach, które się w ogóle pojawiły nowe na rynku, a później przejdziemy do tego, co się ewentualnie pojawiło w Polsce. Myślę, że to będzie dobry układ, bo mi się zdaje, że tak się powinno. No dobra, to co było zupełne nowości, to są zupełne nowości, a cała reszta to po prostu fajnie, bo można kupić bliżej, tak? No tak, są albo w Polsce nowości, albo trochę odświeżanych kotletów też się pojawiło, no ale to wyjaśnimy dlaczego. Co według ciebie było premierą tygodnia? Serio pytasz? No serio pytam, bo... Premierą, jak tak patrzę, to były Nokia 125 i 150, zupełnie nowe telefony. Właśnie, nowe. Właśnie miałem bardzo takie duże ten, że... Bo też na te Nokia stawiałem. Bo cała reszta, to naprawdę cała reszta to są odświeżone kotlety. No, to są telefony przeniesione z innych rynków, inaczej nazwane, albo jeszcze coś innego. W związku z tym, no kurczę, najnowsze są w tej chwili Nokia po prostu. No, Nokia są nowe, Nokia są dosyć fajnymi urządzeniami, bo to są, słuchajcie, odkrywcze telefony, bo to są telefony, moi drodzy, do dzwonienia. Wiecie, bo telefonem można też zadzwonić do kogoś, rozmawiać. Tak się okazało. Są dwa nowe modele, Nokia 125, Nokia 150. Zadziwiające, ale nawet w tym segmencie rynku można sprawić, że nikt nie będzie chciał kupić telefonu. Dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego. No ja masz wyobraźcie sobie, że ja nie mam nic przeciwko prostym telefonom. To jest wszystko okej. Okay. Bardzo dobrze, że one są proste. Ale jak można dzisiaj w prostym telefonie nie dać odtwarzacza MP3, a Nokia 125 odtwarzacza MP3 nie ma? No bo może to jest telefon dla kogoś, kto naprawdę tego kompletnie nie potrzebuje. To jest telefon, proszę ja ciebie, za $29. Czyli na nasze to jest, nie, przepraszam, za $24 nawet. To jest 100 zł mniej więcej. No to czego ty oczekujesz? Za nowy telefon, który możesz zadzwonić, ma baterię. Nie wiem, może czasem na filmach są tacy gangsterzy, którzy telefon biorą, dzwonią i później wyrzucają razem z kartą SIM. Może to po to są te telefony. No, bo tak zobacz, taki gangster jakby kupił jakiegoś smartfona za 100, to zanim on by na tym smartfonie wybrał numer, to już by go dawno zastrzelił. A tak to bierze numer, pyk, 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 nawet nie musi patrzeć na klawiaturę i dzwoni. A jak już koniecznie chce odtwarzać, to sobie może tą drugą Nokię kupić, 150. Ona już ma odtwarzacz, ma nawet aparat VGA. Ma nawet aparat i ma nawet Bluetooth. No tak, Bluetooth, na microSD. Nie wiem, w jakim zakresie ten Bluetooth w tej drugiej 150 działa, ale jest. No to słuchawki. Mało tego, jest jeszcze jedna rzecz, to że odtwarza MP3 wiąże się z jedną koniecznością, mianowicie musi mieć karty pamięci. No to bez karty. 125 kart pamięci nie obsługuje, 150 już tak, do 30. No to miałoby obsługiwać? No właśnie, skoro nie obsługuje MP3. No tylko, że ten drugi telefon jest droższy, bo jak sobie przeliczyłem, to wyszło 120 zł. Także tu już jest, kurczę, no dwie dychy trzeba dorzucić za odtwarzacz, ale myślę, że warto, nie? I za aparat. Masz dwie dychy, a masz Bluetooth, aparat,
I odtwarzacz MP3 z obsługą kart pamięci, czyli można używać jako pamięci masowej ewentualnie. No tak, ale zaraz nam ludzie zarzucą, że robimy sobie jaja z użytkowników, którzy nie potrzebują smartfona. No nie robimy sobie jaja. Boże, ja mówiłem, ja rozumiem potrzebę posiadania prostego telefonu. Sam czasami taką potrzebę mam naprawdę. Natomiast kurczę, zdaje mi się, że... Słuchaj, największym problemem, powiem ci co jest. Pytał mnie ostatnio jeden z naszych użytkowników. Podał Nokię, którą ma, pomijmy model. I mówi, słuchaj, poradź mi coś, żeby zamienić. No ja mówię, no przepraszam, ale nie wiem. To jest Nokia z 2008 roku. W 2008 roku proste komórki były znacznie bardziej zaawansowane od tego, co się nam teraz sprzeda jako proste komórki. Też one służyły do dzwonienia, ale poza tym miały fajne obudowy, bardzo często porządne, bardzo często z elementami metalowymi i takimi trwałymi, albo były robione z plastików, które po prostu wytrzymywały wszystko, jak 3510, tak, która jest z telefonem pancernym. Klawiatury, które wytrzymywały wszystko i do tego jeszcze miały jakiś kawałek funkcji, które były całkiem sympatyczne. No natomiast tak. Dzisiaj jako proste telefony sprzedaje się po prostu, no przepraszam, ale bierzesz coś takiego do ręki i zastanawiasz się, z którym palcem je dotknąć, żeby się nie popsuło. Naprawdę, no, tak to wygląda. Stosunkowo rzadko zdarzają się dobre, rzeczywiście proste telefony, ze świecą szukać tak naprawdę, a jeszcze jeżeli się ma takie wymagania na przykład, żeby tak jak dawne telefony na przykład obsługiwały 3G, albo że miały aparat troszeczkę lepszy niż Fauga, no albo tak, 2 megapiksele, no to znajdź kurczę telefon, który oferuje człowiekowi dzisiaj sporo, czyli tyle, ile oferowały telefony w 2008 roku, jednocześnie nie jest smartfonem. No kurczę, nie da się, no. No nie ma nie da się takiego. No. Nie ma takiego feature phone'a z prawdziwego zdarzenia. No jest albo jakaś proteza z aparatem właśnie VGA, albo dwumegowym w najlepszym razie. No wygląda jak wygląda, bo... No i okazuje się, że chcesz mieć coś porządnego, to musisz kupić tafona po prostu. No tak. Jakiegoś opancerzonego, który ci się ledwo mieści w kieszeni, odstaje i tak dalej. Bo kurczę, nic innego porządnego po prostu się nie da kupić. Coś niesamowitego. Może po prostu faktycznie rynek tego nie potrzebuje. Może robili jakieś badania, stwierdzili, że to cholerstwo się za Chiny Ludowej nie sprzeda, nikt tego nie kupi, wydadzą pieniądze i tyle i będzie leżało na półkach. Ja to rozumiem, ale jednocześnie wychodzą proste telefony. Naprawdę to są aż takie koszty, żeby zrobić prosty telefon, który jest porządny jednocześnie. Może są. Może kurczę są. No. Może na przykład im z badań wyszło, że wiesz, muszą się zmieścić poniżej 150 zł w budżecie i koniec, i więcej nie. I wiadomo, że im taniej taki telefon zrobią, tym więcej na nim zarobią, a no tego nie sprzedadzą w miliardach sztuk, chociaż choroba wie, no bo pamiętajmy, że jeszcze do niedawna się sprzedawała jakaś przedpotopowa Nokia w Afryce i to robiło sprzedaż naprawdę taką, że ho-ho. Więc no... Wiesz, Afryka to jest zupełnie inny rynek. Tam to funkcjonuje w zupełnie inny sposób. Ja raczej mówię o rynkach europejskich, na które te Nokie trafią. Dlatego, że sprawdzałem, w jakich językach są instrukcje obsługi. Między innymi do Polski ta 150 powinna trafić, bo jest instrukcja obsługi w Polsce. 125 już nie. Natomiast kurczę, no jeżeli już trafia, ja naprawdę no nie jestem w stanie polecić tego telefonu z czystym sumieniem. Może rzeczywiście komuś, kto potrzebuje wyłącznie komórki do dzwonienia i to niezbyt mocnej, tak, takiej, która trzeba o nią dbać, bać się, żeby jej nie upuścić przypadkiem, żeby coś jej się nie stało. No może to właśnie po to jest sprzedawane, no jednorazowy telefon dla gangstera, no. Nie idźmy tą drogą, ja sobie odwspomniałem, że ten... Nie mam nic do marki, nie mam nic do telefonów prostych, natomiast kurczę, brakuje mi na rynku czegoś, co dawniej po prostu na rynku było i to było dobre kilkanaście lat temu i było znacznie zaawansowane od teraz, Jacek właśnie złożył zapotrzebowanie na taki telefon, no i teraz któryś producent powinien jednak go wysłuchać i zrobić coś takiego. Nie, ja mam, wiesz co, ja mam starego Sony Ericssona C905, i to mi w zupełności wystarczy, naprawdę. Sorry. Jeżeli potrzebuję prostego telefonu z zaawansowanymi funkcjami, nie smartfona, to wyciągam C905 i zabieram go po prostu gdzieś. A, chyba właśnie zyskałeś ksywę kustosz.
Ale spoko, ja ostatnio odpaliłem Motorola D160 i Skubana po włożeniu baterii paluszków, bo mogła działać na paluszkach. Słuchajcie, były takie telefony Skubana, zadziałała, wsadziłem kartę, normalnie się zalogowała do sieci. Telefon, który ma, ojejku, nie chcę mi się liczyć, z 90 bodajże 5 albo 6 roku. No. A ja mam C905 wziętego z, to jest, wiesz, to w porównaniu z tą Motorola to jest high-end. No nie, to już w ogóle nie. Aparat 8 megapikseli ma, w 3G obsługuje internet normalnie i tak dalej, także to już jest ho-ho. To było jakoś 2010, jakoś tak mi się kojarzy, mniej więcej. No mniej więcej, bo nie pamiętam. Możliwe, ja mam od angielskiego operatora zdjęty SIMLOK po prostu, nie pamiętam. No ja też nie pamiętam, ale wiecie co, takie informacje podejrzewam, że w katalogu znajdziecie, kiedy ten telefon miał premierę. Dobra, to może jedźmy dalej, tylko tak kurczę, siedzę, patrzę, wiesz co, w te premiery. Wiesz co, mam 4 Huawei na początek, polecimy po prostu z listy. Przelećmy te Huawei. Dwa Huawei zadebiutowały na rynku niemieckim, w niemieckim oddziale Huawei. Oba to są odgrzewane kotlety. Jeden jest po prostu z nową cyferką. Huawei P-Smart 2020 ma jeszcze certyfikację Google, w związku z tym Huawei go po prostu odświeżył. Tam jest troszeczkę właśnie inny design aparatów. Właśnie dlatego, bo powiedzmy, dlaczego Huawei wypuszcza stare modele z minimalną zmianą i nową nazwą, bo może, bo nadal mogą mieć Google'a, po prostu. I to jest jakby taka no, strategia na przeczekanie, bo... Jest to dobry pomysł, o ile zadziała, tak? O ile ludzie rzeczywiście będą chcieli kupować. Ja akurat w przypadku P-Smarta nie wiem, to jest w miarę porządny średniak, ale są po prostu w tej chwili lepsze telefony. No dokładnie. Niemcy proponują za tą nową, odświeżoną wersję, która ma pamięć 128 flesza i 4 giga RAM, czyli całkiem fajnie, bo te poprzednie, najwięcej flesza to było chyba 64, najwięcej RAMu to było chyba 3 giga. W związku z tym tutaj dołożyli po prostu pamięć i to jest sensowny ruch. Tylko że w Niemczech to ma kosztować 200 euro, czyli jak Adaś przeliczył, u nas około 930 zł. No pewnie do nas nie wejdą, no bo u nas te Y weszły, promują swoje własne usługi HMS, więc... Myślę, że to jest dobry pomysł, że weszły Y, bo mówię, ta szóstka, ja się nie spodziewałem, ale zajrzałem po prostu do sklepów, co mniej więcej jest technologicznie w podobnym zakresie i nie ma na tyle zaawansowanego technologicznie smartfona w tej cenie. Jak on w tej chwili jest, bo on jest w tej chwili. No tak, to że no właśnie jest to, że nie ma Google'a, więc oni muszą go sprzedawać, kusić ceną, no bo muszą jakoś zrekompensować ten brak. No i po to wypuszczają te odgrzewane kotlety, żeby dla tych klientów, którzy chcą jednak mieć Google'a, bo potrzebują z takiego czy innego powodu, też coś mieć w ofercie. Ale to kurczę będzie działać krótko, no bo te modele jednak. Tak. Będą się starzeć, będą coraz starsze. Ja sobie tak myślę, że jeżeli chodzi o tą średnią półkę, to na rok jeszcze wytrzyma i pewnie nie ma zapasów na dłużej. Natomiast Huawei P30 Pro to jest naprawdę całkiem fajna propozycja. Co prawda cena nadal jest wysoka, ale za tego smartfona ja akurat, gdybym kupował sobie drogie smartfony, to akurat za tego smartfona bym dał, wiem, bo go użytkowałem. No tak, no ty go znasz, więc no ja się nie wypowiem, bo nie miałem okazji go wypróbować, natomiast no to znów jest alternatywa dla P40, no bo można mieć nowszy model, czyli tegoroczny, no wiadomo, że droższy, no bo nowość, ale niestety bez Google, jak chcecie mieć flagowego Huawei, no to też jest propozycja dla was, tylko że z ubiegłego roku. I fajnie, ale kurczę, wczoraj czy przedwczoraj gruchnęła wiadomość, że amerykańska administracja wspaniałomyślnie wydłużyła sankcje dla Huawei na kolejny rok, czyli na pewno przez kolejny rok znowu Google'a nie dostaną. No a za rok, od powiedzmy teraz, no to ten P30 Pro to już będzie naprawdę takim, może nie zabytkiem, ale no na pewno raczej nie będzie telefonem pierwszego wyboru dla kogoś, kto szuka flagowca, no już na pewno nie w tej cenie. Z tym drugim to ja się mogę zgodzić, natomiast z pierwszym nie, dlatego że w tej chwili nasi koledzy dziennikarze nadal biorą do ręki od czasu do czasu P20 Pro i robią im zdjęcia. Mało tego, twierdzą, że jakoś im się, niektórzy, że jakoś im się lepiej robi zdjęcia niż tymi nowszymi.
Ja w tej chwili jeszcze od czasu do czasu używam Mate 30. Przepraszam, Mate 20 Pro i on jest też całkiem nadal niezły, jeżeli chodzi o możliwości fotograficzne. Natomiast jeżeli chodzi o bebechy, do momentu, kiedy nie będzie potrzeba 5G, to flagowce z serii P30, Mate 30 może już niekoniecznie, Mate 20 Pro, to nadal są całkiem atrakcyjne smartfony. I w tej chwili, jeżeli je można kupić, nadal kupuje się bardzo dobry aparat fotograficzny, na przykład smartfon. Tak, ale ja nie mówię jeżeli chodzi o wydajność, też nie ma na co narzekać po prostu. Nie, oczywiście, bo cena. Powiedziałem właśnie, że w tej chwili to ok, natomiast za rok to już będzie smartfon nie roczny, a dwuletni. I no nie wiem. Znaczy, i dlatego ja wspomniałem o P20 Pro, który też już jest smartfonem przynajmniej dwuletnim, no. A nadal jakby się nadaje do użytku, całkiem fajnym smartfonem jest naprawdę. Znacznie się go opłaca kupić niż jakikolwiek ze średniej półki. Ja nie wiem, jakie są w tej chwili ceny na P20 Pro na przykład, ale mówię. Ja serdecznie nadal polecam, jeżeli tylko ceny są to, że chłopaki nadal robią zdjęcia, to spoko. No pytanie, jakby do tego klienci podeszli, bo wiesz, no chłopaki mają po prostu te telefony, ale gdyby mieli teraz, dziś iść do sklepu i go kupić, to nie wiem, jaka by była decyzja, bo ja też na przykład nie wiem, czy teraz bym poszedł do sklepu i kupił ponownie ten telefon, którego teraz używam, czy przypadkiem nie starałbym się brać nowszego modelu. To jest wszystko kwestia tego, na ile masz pieniędzy, podejrzewam, wam nasi widzowie również od tego, jakby zaczynają zakup nowego smartfona, że się najpierw orientują, ile mają kasy, a później się zastanawiają, co za tą kasę najlepszego można kupić. Dlatego ta strategia Huawei'a na przeczekanie tak naprawdę w bardzo dużej mierze zależy od cen, bo spoko mogą sobie oferować dwuletni smartfon pod koniec, powiedzmy, w przyszłym roku, w maju przyszłego roku. Tylko pytanie, ile on wtedy będzie musiał kosztować, żeby nadal się sprzedawał, no bo w tej cenie, za którą jest dziś oferowany, bo mówimy o tym P30 Pro odświeżonym, no to za rok to ja myślę, że już nie, to już nie będzie ta cena na pewno. Ale to podejrzałem, tak jak z każdym smartfonem, to jest na... Nie, tylko wiesz, wydaje mi się, że akurat ten P30 Pro mógłby wystartować już w tej chwili z trochę niższą ceną, bo wtedy byłby naprawdę atrakcyjnym kąskiem, a tak, no ma konkurentów i tyle. Czy on już startuje ze znacznie niższego pułapu, niż startowało nowe P30 Pro? Nadal bym się za tym... To jest, wydaje mi się, rzeczywiście duża obniżka. Nie, a ja nie mówię, że on jest, że on kosztuje tyle samo, co kosztował, tylko że... Natomiast cena, która zaczyna się od 3000 i to jest prawie 3500, ja się zgadzam, że to tanio nie jest. No. Ale słuchaj, Adaś, tylko że nadal płacisz za smartfona, brniemy w dyskusję niepotrzebnie, bo tylko czas zajmie. Dobra, to zostawmy opowiadanie kolejny. A ludzie mówimy o smartfonie, który nadal jest na szczycie listy DxO, który nadal, jeżeli chodzi o całą resztę bebeków, jest naprawdę bardzo zaawansowany i mógłby wyjść w innej firmie jako flagowiec w tej chwili, zupełnie spokojnie. No, spokojnie, pewnie, że tak. Pewnie, on mówię, 3400 dla mnie nie jest żadną ceną, dlatego że ja za tyle nie kupuję smartfonów. Natomiast dla kogoś, kto kupuje flagowce, to nadal jest według mnie propozycja atrakcyjna. Dokładnie. Szczególnie, że jest to Huawei z usługami Google. Do czego zmuszałem? To teraz pomyśl, jaki to by był hicier, jakby na przykład kosztował poniżej trójki. Adam, każdy flagowiec byłby hiciorem, gdyby kosztował poniżej trójki. No, to o tym mówię. No, ale dobra, no ich sprawa, za ile to sprzedają. Jeszcze były jakieś Huawei, nie? Huawei P40 Lite 5G, który jest tak naprawdę klonem nowej 7SE. Skomplikowane są te nazwy. Wyświetlacz LTPS 6,5 cala Full HD plus Kirin 820, 128 albo 256 flesza, 8 GB RAM-u, 4000 mAh bateryjka z ładowaniem 40-watowym, bardzo fajnym, i zestaw aparatów 64 plus 8 plus 2 plus 2 z tyłu i 16 z przodu. Tak to wygląda. Ale jest jeszcze jeden, zaskoczę cię, który pojawił się dosłownie przed pół godzinką. O. Właśnie wjeżdża do katalogu, nie wiem, albo już wjechał, Huawei Y8P. O, gdzieś tu. A, przy czym ten P40 Lite 5G to już chyba jest bez usług, jeżeli dobrze, chociaż nie jestem pewien, powiem szczerze. Trzeba by było sprawdzić. No raczej bez, bo P40 Lite miał czy nie miał? Nie pamiętam. No właśnie, chyba nie miał, no dobra. Ale mówię ze względu na to, że to jest...
Jeżeli to jest Nova 7 SE, to już raczej nie ma. No dokładnie. Natomiast wracając do tego nowego Huawei Y8P, który się pojawił przed chwilą, to też nie jest tak zupełnie nowy model. Jeżeli się przyjrzycie oznaczeniom, to łatwo tam znaleźć, że podobno oznaczenia ma Enjoy 10S, który był dostępny tylko w Chinach, bo to jest seria dostępna wyłącznie w Chinach, ale identyczne oznaczenie, znaczy bardzo podobne oznaczenie miał również Honor 4T Play, który jest bardzo podobny rzeczywiście, jeżeli chodzi o specyfikacje. Co oferuje? OLED-a 6,3 cala, Full HD, Kirina 710F, 128 flesza, 4 albo 6 giga pamięci RAM, 4000 mAh, bateryjka to jest kiepskie ładowanie, niestety, bo tylko 10-watowe, czyli mała ładowarka i dosyć długo się będzie ładowało. Z tyłu 48 plus 8 plus 2, 3 aparaty i z przodu 16 megapikseli, jeden aparat, USB-C plus jack plus NFC. Tak to wygląda. Nie wiem, gdzie będzie, bo się dopiero co pojawił, w związku z tym nie wiem, gdzie się pojawi, ale jest w oddziale brytyjskim, jeżeli dobrze pamiętam, w związku z tym jest szansa, że na Europę na pewno wyjdzie, w Polsce diabli wiedzą, czy będzie, czy nie. Mhm. Tyle, jeżeli chodzi o Huawei. Tak, ja bym jeszcze wrócił do tego P40 Lite, czyli nowej 7 SE, bo chyba o cenie nie powiedzieliśmy. A nie, nie mówiłem o cenie. Podobno poniżej 500 euro, czyli poniżej 2300. Ale to są szacunkowe, zdaje się, bo chyba nie podali. Tak, nie, bo to jeszcze, tak naprawdę ten telefon jeszcze nie jest zaprezentowany tak w 100% oficjalnie, bo jest bardzo dobrych przecieków takich producenckich, nie? No ale ta cena, powiedzmy, że zdaje się być adekwatna i bardzo prawdopodobna. I jeszcze, wiesz co, takie, ale to też, bo już żeśmy gadali o tym telefonie. Pojawiły się bardzo fajne rendery tego nowego Honora, Honora X10, który pierwotnie miał się nazywać 10X i mu zmieniono. No, ale mamy go w katalogu. To znaczy... Mamy go w katalogu, myśmy o nim mówili. Ja mamy tylko... rendery, bo się pojawiły w sklepach. Nie. Mamy specyfikacje, bo jest i, w, tak. i u certyfikatorów, i w sklepach, i w benchmarkach. Mhm. Mało tego, jako jedyny serwis na świecie mamy wymiary, bo nikt, znaczy przynajmniej wczoraj mieliśmy wymiary, bo nikt poza nami wymiarów nie miał. Mamy wymiary tego telefonu, tak, od certyfikatora. Nikt inny nie znalazł. A nie chwalę się, po prostu mówię. No, po prostu, ale słuchaj. W miarę pewne dane są. Nie widzę powodów, dla których nie miałbyś się chwalić, bo jesteś jednym z najlepszych, kurczę, szukaczy danych, nie wiem, w Europie to spokojnie w czołówce. Także... Ale nie ma mnie na Twitterze niestety. Nie musisz być taki skromny. Może powinieneś być. Nie musisz być niepotrzebnie skromny. Ja tylko tak po prostu chciałem zaznaczyć, że jest podlinkowany tekst, możecie sobie obejrzeć, jak ten telefon wygląda już w tej chwili w porządnej jakości sklepowej. Jest też link do sklepu i pewnie niebawem tam się pojawi cena. No ale to melodia przyszłości, jak będzie premiera, to pogadamy o nim. Słuchaj, co proponujesz omówić jako kolejne, bo tak patrz... Proponuję, żeby powiedzieć o Samsungu A21s, którego jeszcze oficjalnie co prawda nie ma, ale pojawił się w bardzo jakby w fajnym przecieku, gdzie właściwie też certyfikatur znaleźć można niemal wszystko. To jest taka wersja, bo wcześniej był zapowiadany zupełnie oficjalnie przez Samsunga A21 na Stany Zjednoczone, bez żadnych literek. Ten na Europę, co jest bardzo fajne, jest znacznie, znaczy może nie znacznie, ale jest bardziej zaawansowaną wersją modelu i bardziej mi się podoba, powiem szczerze. Ma to IPS-owy wyświetlaczek 6,5 cala, niestety tylko HD+, ale to w zasadzie wystarczy. Exynos 850, wart uwagi procesor nowy, 32 albo 64 flesza, 3 giga RAM-u, bateryjka, która jest też warta grzechów, ma 5000 mAh. Co prawda w serwisach europejskich i amerykańskich w przeciekach pojawiło się ładowanie 10-watowe, ale FCC na temat tego konkretnie modelu, nie amerykańskiego, tylko tego, podaje ładowanie 15 W. W związku z tym jest to oczko lepsze, tak? Ma aparaty z tyłu 4 i też ten z tyłu zestaw jest standardowy, tam jest 48 plus 8 szeroka plus 2 dwójki, przodu 13. Tak to wygląda. Czyli typowo z przodu aparacik w dziurce, jak widzicie, tak fajnie wkomponowany w tapetkę. Taki no, standardowy jakby sznyt Samsunga z klasycznym czytnikiem. Trochę mi się nie podoba, powiem szczerze, ta tapeta, dlatego że uwydatnia dziurka.
Może niekoniecznie. Może tak miało być. Ale może się podobać. No ale jest sympatyczna taka, wesoła ta tapetka. O. Pojawiły się wreszcie te Narzy, na które głównie Hindusi chyba czekali bardzo długo, bo to na indyjskim rynku się miały pojawić. Narzo 10 i Narzo 10, ale myśmy mówili i o specyfikacjach pełnych, bo one były dostępne. Nie mówiliśmy tylko o cenach. Podasz, Adaś, masz pod ręką? Oczywiście. Telefony są dostępne po jednej wersji pamięciowej. I mamy za 10A, mamy 3,64 giga pamięci i kosztuje to w przeliczeniu na nasze, na surową, bez podatku, 472 zł, czyli coś koło 600. Natomiast z kolei pełna dziesiątka, czyli Narzo 10, ma już 4 giga RAM-u i 128 giga pamięci nadane. I przeliczając na żywca z rupii, kosztuje, uwaga, 666 zł w dniu oczywiście premiery. To jest 12 tysięcy rupii. No. Wiadomo, że do tego trzeba by było dorzucić nasz podatek. Jak te telefony wyglądają? No cóż, ten Narzo 10A takie trochę mieszane uczucia we mnie budzi, bo są wersje z wielkim napisem Realme na obudowie, a ten drugi taki jest pasiasty. Kurczę, no nie wiem, ja wam je pokażę, ale dla mnie to nie wygląda. Natomiast no jeszcze może Jacek w międzyczasie powiesz, czym te telefony tak naprawdę są, bo to też jest rebrand. Co? Wiesz co, przez moment cię nie słyszałem rzeczywiście, zupełnie było. Okej, no właśnie tak pomyślałem, bo to są rebrandowane już wcześniej znane telefony. O, to jest to logo, o którym mówiłem, popatrzcie, na logo na cały telefon. Sorry, że tak trochę na jak, pokazuję, ale trochę tak, jak w Honorze. No, a ten pasiasty wzór to z kolei jest taki. Nie wiem, sorry, no mnie się to nie podoba, ale to jest rzecz gustu naturalnie. Natomiast ceny są bardzo fajne, no bo ceny są po prostu niskie, no powiedzmy to wprost, w stosunku do tego, co te telefony oferują. Jeżeli chodzi o specyfikację, kurczę, myśmy już o nich tyle razy gadali, macie podlinkowane na dole specyfikacje, sobie zobaczcie. Nie, dajmy spokój ze specyfikacją, bo gadaliśmy dalej. Coś, na co z kolei prawdopodobnie w Polsce się czekało dosyć długo, mianowicie Poco F2 Pro, który jest tak naprawdę Redmi K30 Pro. Właściwie specyfikacja jest identyczna. Ona jest poza fajna. Tym, że jak mi zwrócił jeden z naszych użytkowników uwagę, nie ma informacji w przypadku Poco F2 Pro o optycznej stabilizacji obrazu i o dźwięku stereo, o dwóch głośnikach. Nie ma, rzeczywiście nie ma. Może zapomnieli podać. Może zapomnieli podać te informacje, to prawda. Są za to ceny podane. W zależności od wersji pamięci, bo są dwie, to jest 499 albo 599 euro, czyli jak Adam przeliczył 2,270 zł, albo 2,700 bez podatku oczywiście i wszystkich tych dodatków. To jest atrakcyjny telefon. Ma Snapdragona 865, ma całkiem sensowną pamięć, ma główny aparat 64 megapiksele. No tylko też, to jest też odgrzewany kotlet, co prawda nowy odgrzewany kotlet, z nowego odgrzewanego, świeżego jeszcze kotleta. Niemniej nie jest to zupełnie osobna konstrukcja. Atrakcyjna propozycja przy tej cenie. No i co najważniejsze, one były prezentowane w Europie, więc niemal na pewno niebawem dowiemy się, że są już u nas i po ile są u nas tak naprawdę. No bo wiadomo, że te ceny, które są w euro, niekoniecznie muszą odpowiadać tym, które będą u nas. I tak słuchaj, patrzę, ale chyba mi się skończyły premiery europejskie i światowe. Wiesz co, jeszcze tak porządkowo wspomnę może o premierze z Korei. Samsung wypuścił telefon z takim bardzo zaawansowanym szyfrowaniem, ale to tylko kronika towarzyska, bo tego telefonu u nas nie będzie. To jest zrobione na bazie Galaxy 71, dodaje specjalny chip i w ogóle super, hiper bezpieczny ten telefon jest. Dla koreańskich biznesmenów jak znalazł. A u nas, no cóż, jak zwykle czegoś takiego nie będzie, bo też chyba pewnie by nie było. No zobaczymy. Oni tam twierdzą, że wrzucili chip, który stosuje szyfrowanie kwantowe. Tak, że to jest... Bierze jakieś elementy obrazu, tylko nie wiem, czy z wyświetlacza, no, czy z kamerki. Generatorem, dioda, czujnik światła i na tej podstawie generuje losowe liczby, takie naprawdę odlotowo losowe, że nie do odgadnięcia.
No a rekomendacją tego jest to, że to rozwiązanie opracowano w Szwajcarii. Więc jak coś jest zrobione przez Szwajcarów, no to od razu jest super, hiperbezpieczne, wiadomo, nie? O, a ja mam komunikat, że mój internet jest niestabilny. Fajnie. Siedzę przy Jupiterze. Spoko. To co, może róbmy tą Polskę, póki mamy internet, co? Czy ty mnie słyszysz? Nie słyszę cię zupełnie niestety. O! Coś jest chyba u ciebie z internetem. Tak, ja myślę, że... Nie wygląda, że jest... Ja myślę, że u mnie, wiesz co, no siedzi dwóch chłopaków, kurczę, na lekcji online, plus my, więc podejrzewam, że się internet skończył, a tak naprawdę rurę mam jedną do internetu, chociaż kilka różnych sieci, ale tak naprawdę główna rura jest jedna i pewnie ta rura wymienia. To może szybciutko, wczoraj zadebiutowały telefony serii Redmi Note 9 i Xiaomi Mi Note 10 Lite. Już żeśmy o nich gadali, więc ja tylko kronikę odwalę scenami. Uwaga, moi drodzy. Redmi Note 9 z pamięcią 3 plus 64 kosztuje 899 zł. Redmi Note 9 z pamięcią 4 128 999. Redmi Note 9 Pro 6 plus 64 giga 1299. Redmi Note 9 Pro 6 plus 128 1399, czyli mamy taką fajną gradację po stówce. I Mi Note 10 Lite 6 plus 64 za 1599 i 6 plus 128 za 1699. I teraz uwaga, jak się już napaliliście na te telefony, to lećcie i kupujcie je w przedsprzedaży, która się zacznie 25 maja, bo na flash sale w sklepach się pewnie nie załapiecie, bo wtedy dostaniecie opaskę Mi Band 4 za złotówkę, na prezent jak znalazł, a z kolei do Mi Note 10 Lite będą słuchawki te bezprzewodowe pchełki do uszu, też za złotówkę. Także no, możecie lecieć. Słychać nas? Jesteś? Poza tym nie wiem, czy mnie słychać, dlatego że ja ciebie słyszę niestety bardzo źle. No chyba mnie słychać, mam nadzieję. Wydaje mi się, że skończyłeś chyba na temat Xiaomi i Redmi, tak, smartfonów, tak, w Polsce. W Polsce zadebiutowało również Galaxy A41. Przepraszam, nie w Polsce, to była premiera europejska, dlatego że polskiej ceny jeszcze nie ma, podaje 259 euro. Mhm. Czyli gdzieś tam w okolicy 1290-1399 na Polskie. No i tak pewnie będzie kosztować. Zadebiutowało Oppo A12 w wersji 3.32 kosztuje 599 zł, a w wersji 4.64 giga 699 zł. Ja przypomnę tylko, że tam jest Helio 35, tam jest wyświetlaczek 6,2 cala HD+, i główny aparacik 13 megapikseli, to już taki średniak zupełnie. W zasadzie ja bym powiedział, że budżetowiec bardziej niż średniak, ale o nim gadaliśmy, jakby coś macie specyfikacje tam. Jak na tani telefon, to on dosyć dobrze wygląda, no ale to jest Oppo akurat normalne, że oni jakoś tak zgrabne te telefony projektują, estetyczne, ale bebechy ma takie no bardzo mocno budżetowe niestety. I jeszcze jedna ciekawostka, Motorola Razr trafiła do sklepów, dlatego że wcześniej była wyłącznie w ofercie operatorskiej operatora Orange. W tej chwili można ją kupić w sklepie za 700. To ja już bym rzucał wszystko i leciał. 99 zł. Zmienili interfejs użytkownika. W tej chwili ulubione kontakty są na tym wierzchnim wyświetlaczu. Sobie można wybierać i dzwonić, klikając na ikonkę. Zmienili troszeczkę w obsługę selfików, gdzie też sobie można tam, zdaje się, powybierać. Dokonali jeszcze kilku innych, mniejszych albo większych zmian w tym interfejsie zewnętrznego wyświetlacza. Fajne jest to, że na przykład na SMS-a można odpowiedzieć spod palca, właśnie też bez otwierania klapki, to ale nim pobiegniecie do sklepu, potem jakże atrakcyjny wizualnie telefon, bo nie ma co ukrywać, to jest ładna rzecz, no to musicie pamiętać, że niestety tam nie wsadzicie zwykłej karty SIM, tam jest eSIM. No, smuteczek. Szkoda, że nie zrobili wersji ze zwykłym SIM-em. Na pewno by to pomogło w sprzedaży. Jeżeli chodzi o telefony, to ja chyba zakończyłem. Nie wiem, czy masz coś jeszcze?
Wiesz co, też tak bardzo kronikarsko tylko bym zaakcentował, naprawdę totalnie kronikarsko. Wyciekły dane nowej Motorola Moto E7, no to będzie budżetowa, więc myślę, że na tym skończmy. Jak chcecie sobie sprawdzić te dane, to macie je podlinkowane na dole. To jest oparte o Snapdragona 632, ale ma mieć bodajże 2, góra 3 giga RAMu, bateria też nie za duża, aparaty też jakieś takie no nie za mocne. Od tani telefon, po prostu kolejny, ale no i znowu dopadły nas problemy z internetem, z łącznością, więc tak tylko szybko wyskoczył taki telefon w Chinach Redmi K35G Extreme Edition. To jest pierwszy smartfon ze Snapdragonem 768G. Podlinkowany macie sobie, sprawdźcie. Koniec na ten temat, bo kurczę, zaraz nas chyba rozłączy na amen. Jacek jeszcze chciał o czymś opowiedzieć. To znaczy ja w tej chwili, przepraszam was bardzo, że trzymam telefon, ale ja chciałem odszedć, że się po prostu nie daję. Wyskoczyły obok ja telefon, chciałem odszedć, że czas telefonów, ale w związku z nimi. Mianowicie wyskoczył obracany LG, o którym się pogadam, ale chyba się nie da. Wyskoczyły co prawda ploty o tym obracanym LG, bo to nie jest żadna konkretna informacja, ale wyskoczyło. Adam podał informację, że Sony ma bardzo złe wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku i trudno się dziwić, dołożył tutaj swoje koronawirus, no ale cóż, Sony swoje też ma za uszami, najwyraźniej za mało się ostatnio starają. Jest to niepokojące i trochę szkoda, bo na naszych oczach odchodzi kolejny duży producent smartfonów. Tak, piszemy o tym. Trzecia rzecz, o której Adam w tym tygodniu wspomniał, to są plotki o nowym elastycznym składaku od Huawei. Adam tam napisał, że oni szykują agresywne ceny. Co prawda w tytule jest, że będzie tanio, ale tanio raczej nadal nie będzie. Będzie może agresywnie, ale tanie niezbyt tanio. No. Tani jak na składaka. O to chodziło w sumie. No i cóż, kochani, chyba się będziemy żegnali, bo to nie ma sensu prowadzić tego nadal w takich warunkach. Przykro nam, że to tak wygląda, ale no niestety nie zależy to od nas, ale od łączności też. No. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu, wypoczywajcie i do następnej tygodniówki. Cześć. No cześć, miejmy nadzieję, że następnym razem pójdzie nam lepiej. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Hej.